Myślę, że nie byliśmy dzisiaj tym zespołem, myślę, na jaki kibice byli przyzwyczajeni, ale staraliśmy się, no, po prostu remisowy mecz, taki ciężko mi go w ogóle ocenić. Przed spotkaniem zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że będzie to trudny mecz, że będziemy grali z drużyną, która jest dobrze zorganizowana w działaniach obronnych i silna w kontratakach. Aczkolwiek osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, czyli wyjść na prowadzenie. I udało nam się to stosunkowo szybko po ładnym strzale z rzutu wolnego Dawida. Wydawało się, że mecz fajnie się ułożył. Mieliśmy idealną okazję do tego, żeby fajnie podtrzymać piłkę, żeby się utrzymywać przy piłce dłużej, ale Górnik to wykorzystał na swoją korzyść i wykorzystali jedną z naszych niefrasobliwych zachowań i niestety, będą też takie mecze, że nie zawsze gra się będzie układała po naszej myśli. No, błędy są wkalkulowane w grę. Ten błąd być może kosztował nas dzisiaj niezaliczenie zwycięstwa, ale chciałbym też oddać honor drużynie z Łęcznej, która grała bardzo mądrze, była dobrze zorganizowana i w końcówce dwukrotnie bardzo nam zagroziła. Stąd mimo iż ambicją naszą było wygranie, z tego punktu też się cieszymy, bo jak to się mówi, jak nie można wygrać, no to trzeba zrobić wszystko, żeby nie przegrać. My dzisiaj zremisowaliśmy drugie spotkanie u siebie, ale mam takie wrażenie, że ten mecz z Łęczną był dla nas trudniejszy niż z Pogonią. Dotrzymując wynik 1-0 do przerwy, może udałoby się w drugiej połowie to utrzymać. Podejrzewaliśmy, że dzisiaj naprawdę będzie ciężki mecz, bo analizowaliśmy gdzieś wcześniej tą grę Łęcznej i byliśmy przygotowani na to, że nie będzie łatwo, bo to są naprawdę mecze ciężkie i dzisiaj to się potwierdziło na boisku. Górnik wyszedł bardzo defensywnie, czekał na kontrę, nieźle wyprowadzał, na szczęście nieskutecznie. Chcieliśmy grać w piłkę, Górnik zostawił nam bardzo mało miejsca w środku pola, staraliśmy się bokami. Niestety nie wychodziło to dzisiaj najlepiej, wydaje mi się, że troszeczkę zbyt szybko straciliśmy bramkę na 1-1. Troszeczkę zbyt wolno operowaliśmy piłką i przez to nie dochodziliśmy do sytuacji strzeleckich. Żałuję tego, że nie potrafiliśmy tego przytrzymać chociażby do przerwy, żeby dać trochę więcej czasu i myślę, że wtedy by było znacznie lepiej. I po prostu za bardzo chyba uwierzyliśmy w to, że możemy szybko ten mecz wygrać. To był chyba taki też jeden z pierwszych meczów, w których faktycznie graliście trochę w roli faworyta. Po kilku dobrych meczach ludzie nas tak stawiali, my znamy swoje miejsce, wiemy o co gramy i myślę, że ciężko w takim meczu faworyta wyłaniać. Bardzo dużo materiału do analizy na pewno. Musimy wyciągnąć z tego jak najszybciej wnioski. Przerwa na reprezentację. Musimy dalej ciężko trenować, żeby w Krakowie powalczyć o kolejne punkty.